540 koni mechanicznych, rozpędzony rotor o masie 2 ton i noże uderzające w kłodę z siłą 40 ton. Potężny rębak, który jest w stanie schrupać drewno o średnicy nawet do 80 cm i wypluć do 300 metrów przestrzennych z rębki na godzinę. Dwóch kamerzystów i jeden konkretny film, w którym nie zamierzam nakładać sobie ograniczeń czasowych. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się rębakowi WIST SMC-812. Porozmawiamy sobie z operatorem, który opowie nam, jak wygląda jego codzienna praca. Zahaczymy też o rynek biomasy. Zapowiada się ciekawie? Koniecznie zostaw łapkę w górę i zaczynamy. Pierwszym użytkownikiem w Polsce rębaka WIST SMC-812 jest tartak Manex z lubuskiego Ściechowa, którego używane od kilku miesięcy urządzenie dzisiaj prezentujemy. Na chwilę obecną jest to jedyna taka maszyna pracująca na terenie naszego kraju, a rębak dostarczyła firma Ropa Polska i właśnie dzięki tej firmie możecie obejrzeć dzisiejszy film. Jest z nami również Robert Sitek, szerzej znany jako Pan Rębak, który był nie tylko moim wsparciem merytorycznym, ale również zaoferował swoją pomoc w filmowaniu oraz przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę z operatorem rębaka. Jakby powiedzieć o Robercie, że jest pasjonatem rębaków, to tak jakby nic nie powiedzieć. Kanał Pana Rębaka podlinkuję w opisie, a wy dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze kiedyś zobaczyć jakiś nasz wspólny odcinek. To, co dziś będziemy oglądać, to samojezdny rębak WIST SMC-812. Razem z Robertem oraz Łukaszem z firmy Ropa Polska pojechaliśmy w okolice Gorzowa Wielkopolskiego na zaproszenie od tartaku Manex. Bardzo doceniam firmy, które z chęcią dzielą się swoim doświadczeniem i przez swoją otwartość pomagają innym. Najpierw zajechaliśmy na bazę, która znajduje się na obrzeżach niewielkiej miejscowości o nazwie Ściechów. Okazało się jednak, że plany nieco się zmieniły i rębak jest jeszcze w lesie. Ale to tylko lepiej, bo będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda jego naturalne środowisko pracy, ale też przejedziemy się po okolicznych lasach. W lesie czekał na nas operator zestawu zrywkowego, który zaprowadził nas na powierzchnię, gdzie pracował już nasz główny bohater, czyli rębak WIST SMC-812. Operatorem jest Kamil, który pracuje na tej maszynie od około pół roku i już co nieco może o niej opowiedzieć. Nie wiem, jak chcesz, to możesz sobie... Zamknąć drzwi? Tak, zamknij, bo będzie głośno. Chcesz to sobie tutaj wskoczyć, gdzieś na więcej miejsca. A w butach można? Chodź, chodź. Mówicie, że tyle to się ty bez butów? Teraz rozpędzasz rotor, rozumiem, tak? Tak. Tak, tak. To wszystko obroty, żeby się już napędziło. Wszystko jest załączone. I jaka jest prędkość robocza tego rotora? Jak on już jest gotowy do pracy? 1500 obrotów na minutę. Wydmuch jest na 500, posuw 35, nie? Przy tym akurat mówię, materiale to jest, no zaraz zobaczymy, czy będziemy zmniejszać, czy będziemy podkręcać, także wszystko zaraz zobaczymy, nie? Dużo dajmy materiału, to wiesz, on sobie tam zwolni.
On jest na tyle inteligentny, że on po prostu sobie sam dostosowuje prędkość. Tutaj praktycznie moja praca jako operatora na tym etapie się zakończyła, w sensie to tylko ładowanie jest, nie? Chyba, że będę widział, że po prostu ma za ciężko, to sobie zmniejszam posuw, żeby po prostu to, wiesz, funkcjonowało tak, jak ma to działać. Nie? Zapełnienie takiej podłogi, która tam jest za nami, tym materiałem, ile czasu? Tak, 35 minut na spokojnie robiąc, bez jakichś tam wariacji. Tak jak dajmy z wałków tam na bazie nieraz rąbaliśmy, no to wychodzi tam 25 minut. Jeszcze zależy od długości drewna, tak? No mówię, no to też, wiesz, dużo aspektów jest na szybkość rąbania, dajmy noże, tak? Bo jak są już noże, wiesz, podjechane, no to też już jak idziesz na lepszy materiał, musisz zmieniać te noże, wiesz, częściej, no bo no malżej maszyna, tak? A powiedz mi, te noże sami ostrzycie, czy to gdzieś trzeba wysłać na jakieś specjalistyczne ostrzenie? My akurat wozimy do firmy, która ostrzy, bo nie mamy jeszcze akurat ostrzałki do tego, tej magnesówki, ale no w najbliższej przyszłości będziemy mieli, tak? A jak długo takie noże pracują na jednym ostrzeniu? Czy to jest, nie wiem, kwestia dwóch dni, czy Nie. My zmieniamy codziennie noże. Codziennie trzeba zmieniać. Tak, bo mówię, widać po jakości zrębki od razu, nie? Jak już noże są gorsze, to od razu ta zrębka, ją po prostu słychać nawet po rębaku, o może tak, że on nie mieli tego, znaczy nie rąbie, tylko mieli, nie? To już jest takie, inny dźwięk jest. No i to chyba też. Bo teraz słychać nawet, że on rąbię to, tak? A jak już jest, są tępe noże, to już mówię, to już jest takie, ten rębak przystaje co chwilę, nie? Także no widać to. A jeżeli chodzi na przykład o taką codzienną eksploatację, bo to żuraw to wiadomo, trzeba posmarować, ale czy jest jeszcze coś takiego, czego trzeba szczególnie pilnować? Filtry powietrza to jest podstawa, tak? No ale filtry powietrza tutaj w silniku, tak? W silniku, w aucie. No smarowanie praktycznie, my taką żeśmy sobie taktykę objęli przy wymianie noży, lecimy wszystko po kolei, tak, sprawdzamy, smarujemy, no bo jednak to cały czas pracuje, tak. Jeżeli chodzi o smarowanie, to ma centralne smarowanie. Nie, ta opcja akurat nie ma, ale mówię, no tutaj chłopaki z ropy nam wytłumaczyli, przeszkolili nas akurat wszystko tam. Jest, wiesz, na kalamitkach, tak? Bo wiem, że mają opcję w następnym aucie, tam, co miało przyjść do Polski, to miało mieć właśnie centralkę, nie? Ale czy to jest lepsze? Bo wiesz, jeszcze jest jedna rzecz. Dajmy, my robiąc taki materiał, im więcej przewodów jakichś na wierzchu, takich rzeczy, to jest, no musisz naprawdę na opatrzeć na to, tak? No sam widzisz, leżą gałęzie, gdzieś się, nie wiem, obsunie, zjedzie, tak? Okrągłe drewno wkładasz bezpośrednio w gardziel. Czasami jest, że mówię, zsunie się ze stosu coś. No. I ta centralka, jakby wiesz, do każdej kalamitki była doprowadzona, to naprawdę mogłaby być uciążliwa, nie? Pod względem tego, że do wymiany, nie? Tych, wiesz, przewodów, tak? Bo no, do smarowania jako dla nas, dla operatora, no to okej, no bo masz ciut mniej roboty. Zalety tego tu pojazdu akurat są, moim zdaniem, tak? Są takie, że słuchaj, on jest krótki, jest w miarę lekki, bo co się okazuje, no dzisiaj tutaj mamy drogę spoko, tak? Ale jak wjeżdżamy gdzieś w cięższy teren, no to jednak, wiesz, napęd robi swoje. Druga rzecz, że waga jego, nie? Bo on tam coś koło 28 ton waży? Coś takiego, tak? Albag jest dużo, dużo cięższy, nie? Wiesz, no króciutki, bo tych, no jakie warunki tu są, tak? Tamtym tygodniu rąbaliśmy, to tutaj było takie błoto, że no ciężko zawrócić, tak? Tym zawracasz wszędzie praktycznie. Styczność z Volvem jako z Volvem, z FMX-em, no to już miałem wcześniej, nie? Bo my też mamy tam na firmie te leśne właśnie, to auto jako auto znam, nie? Co ono potrafi i na co można, wiesz, liczyć. Bo mówię, dźwig też jest
fajny, bo bynajmniej wcześniejszymi dźwigami, co pracowałem, też nowym dźwigiem, tak, dajmy Palfingera, ale ten tutaj to jest baja, nie? Ja bodajże mam teraz go na 60% zrobionego. Bo mówię, no wystarczająco jest, tak? Jakby rąbał cały czas, wiesz, drewno okrągłe, wałki, no to mógłby sobie go rozkręcić, ale tutaj no, nie ma takiej potrzeby, nie? Bo też zapycha się, tak? To też jest akurat, że jak jest gorszej jakości materiał, no to czasami się zapcha, nie? Jak się zapcha, to co wtedy się robi? Tu masz wizjery, dwa na wydmuchu. Musisz oczyścić cały wydmuch, tak? Ale to trzeba fizycznie wyjść tam. Tak. Tu jest cofanie tych żmijek, ale jednak tam jest wszystko ok. Zawsze zapycha się tutaj na róże, nie? Na tym wąskim, wiesz, gardzielu. Ale ogólnie mówię, no to jest właśnie dopasowanie posuwu do jaki masz materiał, nie? Bo jakby nie, wiesz, za szybko dawał, za mocny posuw na gorszym materiale, to go zapchasz, nie? Wist to szwajcarska firma, która od 1977 roku specjalizuje się w urządzeniach dla sektora leśnego. Rębaki do drewna produkowane i sukcesywnie rozwijane są od lat 90., co skutkuje przeszło 30-letnim doświadczeniem z urządzeniami służącymi do produkcji biomasy. Urządzenia tego producenta działają w kilku europejskich krajach. Od ubiegłego roku dystrybutorem urządzeń Wist w Polsce jest firma Ropa Polska, która od ponad 10 lat dostarcza i serwisuje urządzenia marki Albach. Albacha nie trzeba przedstawiać i zna go chyba każdy, kto kiedykolwiek interesował się tematem biomasy. Co ciekawe, od 2019 roku trwa kooperacja szwajcarskiego Wista z niemieckim producentem samojezdnych rębaków do drewna firmą Albach, polegająca na wymianie doświadczeń oraz technologii. Niezależnie od branży, nawet najlepsi inżynierowie nie są w stanie przewidzieć wszystkiego, a wszelakie niedociągnięcia wychodzą w trakcie użytkowania maszyn. Dlatego też niezwykle cenne są uwagi operatorów, aby móc wprowadzać udoskonalenia. Jest to, bo tak już się przyglądaliśmy, jest po prostu gdzie to zrobić. Bo zobacz, ile tego jest, to jak się zbije, to się zapycha. W sensie zapycha. Później są wałki u góry brudne, nie? Wszystko jest, wiesz, zawalone tym piachem, który wyciera blachy ścierne. Najgorzej zima. Jeszcze jak, wiesz, jest śnieg, to wszystko, nie? A jakby to na bieżąco, wiesz, zlatywało, no, to wtedy tak. Ta żmijka nie jest potrzebna, bo ona niepotrzebnie pcha do góry ten piach. No. I tylko wywala to na zewnątrz, i dajmy to tu, abyśmy coś takiego. Dobra. I ci powiem, że jest naprawdę, to by się sprawdziło, nie? Proszę. Bo jak to się robi czyste drewno, nie ma tematu. To nie ma tematu, to nie ten. Ale przy takim, wiesz, materiale, no to byłoby to wskazane. Na dziś już koniec roboty terenowej, można się składać i wracać na bazę, gdzie Kamil opowie coś więcej o codziennej pracy operatora. My po drodze jeszcze zajechaliśmy na powierzchnię zrębową, by zobaczyć, jak wygląda proces zwożenia biomasy. W tych okolicach pozostałości pozrębowe wystawiane są do przetargu i firma, która przetarg wygrywa, zajmuje się uprzątnięciem powierzchni oraz wywiezieniem rozdrobnionych gałęzi, które trafiają potem na przykład do elektrociepłowni. Zapotrzebowanie takiej elektrociepłowni jest duże i niezwykle ważne jest, aby utrzymać ciągłość dostaw, ale również istotną rzeczą jest frakcja zrębki. Dzięki wymianie technologii z Albach w prezentowanym urządzeniu udało się osiągnąć wydajność mogącą dochodzić nawet do 300 metrów przestrzennych na godzinę oraz dużą wielkość zrębki, co ważne dla odbiorców sektora energetycznego i ciepłowniczego. Wielkość zrębki może być również zmniejszona, co otwiera możliwości realizacji dostaw dla branży meblarskiej oraz papierniczej. Wist SMC 812 może produkować biomasę, skłody o średnicy nawet do 80 cm dla drewna iglastego i do 60 cm dla twardych drzew liściastych. Urządzenie można wyposażyć w łuparkę hydrauliczną lub świdrową marki Lasco, co dodatkowo zwiększa możliwości sprzętu.
A teraz rozmowa pana Rębaka z Kamilem, w której poruszone będą kwestie techniczne. Opowiedz mi coś o tym zespole tnącym, bo to kawał jest... No to żelastwo. Tak, mamy 6 noży tnących, tak, które przy naszej pracy, dajmy, codziennie wymieniamy, tak? Czasami 2 razy dziennie, bo to wszystko zależy od... Ile materiału przerobicie? No i jakiego, tak? Bo jak się okaże, że jest dużo, brudny, tak? No to musimy po prostu częściej to wymieniać, no bo maszyna wtedy ma ciężej, tak? To też, żeby odbało się o sprzęt, tak? No. Czyli ile masz zawsze ze sobą kompletów noży? 3. 3 komplety masz każdego dnia? No bo zawsze tutaj właśnie mam skrzynkę, w której trzymam sobie noże, tak, wszystkie. A pokaż, weź go. Tu akurat mam komplet jeden, dajmy, ostry na dzisiaj, nie? Na teraz, tak? Pokaż. No faktycznie, można by się nim, może golić to nie, ale no, skaleczyć już byś się skaleczył. Teraz akurat, mówię, one się już troszkę podjechały, ale nawet o same ranty bez rękawic nie radziłbym brać, bo można sobie krzywdę zrobić, nie? Zmieniamy te noże, jest też specjalny przymiar do tego, tak? Bo to nie jest też tak, że sobie, wiesz, przykręcasz je, tak? Jasne. A gdzie jest przeciwnóż? Przeciwnóż jest z tamtej strony, nie? Nie widzimy go. Szczerze mówiąc, już ci pokazuję. Przeciwnóż jest tam na dole. Okej. Okay. A ty jakoś regulujesz? Nie. To właśnie do czego dążę. Już ci pokazuję, o co chodzi. To jest cały przymiar, tak? Do tego wszystkiego. Tu dajmy, już mam jedną sztukę gotową. Okay. Całą regulację wykonujesz tymi śrubami. Mm-hmm. To jest cała regulacja, nie? Tutaj się trzymamy się po prostu tego przymiaru. Rozumiem już, o co chodzi. To jest kontra do tej śruby. Także tak to wygląda, nie? Dobra, czyli tutaj po prostu ta śruba reguluje odpowiedni dystans. Reguluje, tak, dystans właśnie do noża, żeby pasowało wszystko do tego przeciwnoża. A powiedz mi, jaka tam jest szczelina? Jakiej wielkości jest między nożem tnącym a przeciwnożem? No, z tego co wiem, to tam jest szczelnie na kartkę papieru, nie? Szczelnie, dlatego nie możesz ani zrobić więcej, ani mniej, bo może być problem, nie? Banany plus noże, no. Dajmy, wychodzi duża frakcja. I teraz ta frakcja, która nie przeleci przez sito, zostaje jeszcze we mnie, jeszcze raz jest mielona, rozumiesz? Okej, tak. I dopiero wszystko to, co przechodzi przez sito, idzie na żmijkach, idzie sobie dalej tutaj na wyrzutnik, nie? Bo auto zresztą jest na fajrant zawsze jest obmuchiwane, czyszczone, sprawdzane, to co widzimy, to usterkę jakąś, nie wiem, wąż, bo popuszcza się też wąż, są drgania, tak? Tak jest. Ta maszyna cały czas pracuje, nie? No to maszyna na fajrant jest sprawdzana i rano jak przychodzę, to wiem, że dajmy, mam zmienione noże, bo zawsze, żeby już jechać do pracy, to nie to, że wstajesz... Czyli kończysz pracę wymianą noży? Tak. Staram się tak robić, żeby właśnie już na rano było gotowe, nie? Ja też to zawsze polecam, żeby właśnie zajrzeć do maszyny po pracy, wtedy nie będziesz miał niespodzianki z czyli, rana. Wiesz co, to wychodzi jeszcze tak, jak bierzesz wąż i zaczynasz to obmuchiwać, to jesteś w stanie wszystko zauważyć, tak? Mhm. Na tej zasadzie, no nie? Dokładnie. No, zmieniasz noże, widzisz, że jest wszystko ok, smarowanie, nie? Masz kalamitki od smarowania. Dobra, a to jest łożysko tego rotora. Od łożyska tam od koła pasowego, od żmijek. Mhm. Tutaj dopiero masz następną od tutaj bębna, nie? Z jednej, z drugiej strony. Tak. Tu widzę fajną rzecz. Co to jest? To jest wciągarka. Wciągarka jest po to, że dajmy, jedziemy do lasu, nie wiem, szef dzwoni, że potrzebuje drobniejszą frakcję. Sito zmieniam, akurat nie ma sita teraz, bo jest zdjęte, bo my nie potrzebujemy, ale mówię, jakby była taka sytuacja, wciągarkę uruchamiam, żeby nie dźwigać sita, bo jednak sito jest ciężkie. Sito ma tu specjalne oczko. Okay. Zaczepiam, wciągarkę rozkładam, z pilota sobie ją kładę, tak. Dajmy tutaj albo do tyłu, albo na ziemię, zamieniam sita, składam i tak to wygląda, nie? Po to ona jest, fajna rzecz. No na pewno tak, no odciąża cię bardzo. Fajna rzecz, bo jesteś w stanie sam to zrobić, tak? Nie potrzebujesz drugiej osoby, wiesz, do zmiany, tak? Robisz wszystko samemu. Śruby do noży, bo dajmy noże, jak się już stępią, tak? Są ostrzone częściej, no to musi być dłuższa śruba, tak? Żeby po prostu, wiesz, utrzymać ten dystans tutaj, nie? Jaka jest żywotność takiego noża? Szczerze mówiąc, my mamy je na dzień dzisiejszy od nowości, tak? Czyli jakieś pół roku. No wiesz, tak, no już żeby... z każdym ostrzeniem się skraca, trzeba się cały czas z nim podsuwać. Tak samo te śruby, dajmy od tutaj
od noży, od trzymania całego, wiesz, tego, nie wiem. Jak... A czym to dokręcasz? Klucz. Jest specjalny klucz do tego. Ale to jest z jakimś momentem to jest dokręcane? Tak, tak, tak. Tak. I jaka to jest siła? Na dokręcaniu jest 1200 Nm, na odkręcaniu, przepraszam, 1200, na dokręcaniu 1000, nie? Czyli to masz jakiś pneumatyczny, jakiś udar, nie, nie, tak? Nie, to jest elektryczny klucz. Okej. Okay. Elektryczny klucz, tu też jest gniazdko, tak? Do tego klucza podłączasz klucz i... Czekaj, nie widzę. O, dobra, jest. No, tu też jest wyjście na powietrze, ale my sobie dołożyliśmy swoje długi wąż, żeby, wiesz, żeby jak kończysz, żeby właśnie całe auto obejść. No i chłodnice, nie? Podstawa. Czyli tak naprawdę pracę zaczynasz po skończeniu pracy, tak? Czyli... Tak, to dopiero, wiesz, wszyscy już jak załadujesz, wszyscy odjeżdżają, a ty dopiero bierzesz się, tak szczerze mówiąc, za jakąś konkretną pracę, w sensie czyszczenie, sprzątanie tego. Mówię, rąbiąc auto, dajmy, od przodu, tak? Przerzucając przez kabinę, tak? Aha. No to się wszystko pyli i jednak też auto potrzebuje tego powietrza, tak? Tak, zwłaszcza, że tutaj silnik samochodu zasila rębak. Rębak, tak. Tu tak, nie ma osobnego tak, silnika tak. dla rotora, rębaka, tylko jest ten sam silnik, on idzie bezpośrednio? Do rotora, czy tam jest nie, jakaś... Nie, nie, jest skrzynia, znaczy jest no, skrzynia zdawcza, tak, po drodze, także... No ale ona jest w ramie, także choćbym chciał, to byśmy musieli się kłaść pod auto, bym ci pokazał wtedy. Nie, nie, spokojnie. No, ale mówię, no na to też trzeba zwrócić uwagę, bo... No bo od razu temperatura auta będzie szła do góry, nie? Zobacz, ktoś nam się w kabinie zagnieździł. Tu jakiś Piotrek. Czy pan ma zezwolenie na filmowanie? Proszę mnie nie kamerować. No właśnie, widzisz, bo chciałem, żebyśmy weszli do kabiny, ale tam już Piotrek jak wszedł, to już nie chce wyjść. Dobra, a co tutaj masz potrzebnego? To co mam potrzebnego? No masz regulacja obrotów, tak? Regulacja wyrzutnika, posuw. To co mówiłem wcześniej, że tam ustawiasz sobie, dajmy posuw, nie wiem, potrzebuję przy dobrym materiale, jak dobrze wszystko idzie, no to mogę sobie tam, dajmy, na 50% go zrobić, czy nawet na 100%, tak? Mhm. To, co on pobiera i dajmy, jak ma za ciężko, on sobie sam to rozłącza, tak? Mhm. On sobie to czyli jest sam zabezpieczony, żebyś, tak, go, tak, tak, tak. żebyś go nie zepsuł. Ja dajmy mu, ustawiam zadaną moją, nie wiem, moje parametry, a on sobie reguluje to, żeby wszystko było ok, nie? No mówię, obroty silnika, no wszystko jest, naciąg pasków, tak, temperatura oleju, no wszystko jest. Dlatego mówię, że to jest ważne i ja widzę, jak pracuję, dajmy, jak już nawet są chłodnice przybrudzone, że już dajmy temperatura oleju, no na tą chwilę mamy 23 stopnie, nie? To jak zjechaliśmy z lasu, to mamy teraz 23 stopnie. Zacznę pracować i widzę, że ona dochodzi sobie do 40, jest ok, nie? Na tej zasadzie, tak to działa, nie? No i mówię, reszta ustawień, dajmy, nie wiem, moje ustawienia tutaj, dajmy na dźwigu, mhm. tak? Jak ma szybko chodzić dźwig, każda sekcja, wszystko można sobie ustawić, nie wiem. Spersonalizować. Kolega przychodzi, nie wiem, ustawia swój profil, ustawia sobie swoje parametry, żebyśmy po prostu, nie wiem, ja robię szybciej, może robić wolniej, żebyśmy sobie nie kolidowali w żaden sposób. Wszystko mam, dajmy tutaj, że jak się obrócę tam do pracy... A pokaż, jak to wygląda. O, proszę. Obrócę się o, tutaj, to auto praktycznie mnie tam wyświetlacz w aucie nie obchodzi, bo mówię, mam wszystko tutaj czytelnie, tak? Kamil, a mam takie ostatnie pytanie do ciebie. Wolisz w lesie czy na placu? Ja? Ja mogę pracować i na placu i w lesie. W lesie jest ten komfort, że masz ciszę, spokój, nie? Na placu, sam widzisz, u nas to zawsze gdzieś jakieś auta jeżdżą, kręcą się, ludzie chodzą, dajmy, ja w lesie jak staję, to wiem, że nikogo nie mam. I na spokojnie sobie pracuję, tak? Mam tylko, dajmy, kierowcę, który przyjedzie na załadunek, ale mówię, no jednak w lesie jest lepiej, nie? Na pewno jest, no i miejsca jest dużo, tak? Że masz na tyle miejsca dla siebie, nawet jak druga osoba, nie wiem, przyjdzie, tak? Bo nieraz deszcz pada, to operatorzy, kierowcy przychodzą, siedzą, dajmy, sterując pilotem, bo też do tego jest pilot, nie? Mhm. Dajmy... Jakbyś, nie wiem, mógł mi podać. Nie chcę ci niczego nie pokazać. Nie, no na spokojnie. Masz pilota tego? Dajmy. Poczekaj, daj mi się obrócić. Kierowca, dajmy, przychodzi do mnie, bierze sobie pilota, tak? Żeby dobrze nasypać całe auto, załącza sobie pilota. Okay. Aha, i on steruje. Załącza sobie pilota, nie? I on sobie wyrzutnikiem całym sam steruje. Ja się po prostu nie muszę przejmować. Nie patrzysz nawet, wiesz, jak to leci. On sobie steruje, masz nawet, o widzisz. Przestawiamy sobie wyrzutnik, w którą stronę chcemy. Załamujemy go, obniżamy.
nie wiem, możesz na dół, wszystko ma w pilocie, tak? Dajmy, bo ja mam też to tutaj wszystko w joystickach, nie? Mhm. Ale mówię, no... No tak, ale on może być na dole. On sobie widzi, on dajmy, on twierdzi, ile tej zrębki zabiera, tak? Ja nie decyduję za niego, tak żeby nie było, że nie wiem, coś za dużo jest, za ciężko, tak? On sobie sam widzi, sypie. Mówię, to też jest takie udogodnienie, nie? Na tej zasadzie. Ten flagowy model Rębaka zabudowany został na sprawdzonym w lesie podwoziu Volvo FMX z napędem 6x6. Samochód wyposażony jest w silnik o mocy 540 koni mechanicznych i pojemności 13,5 litra, który poprzez specjalną przekładnię umiejscowioną przed skrzynią biegów napędza również mechanizm Rębaka. Dzięki takiej konstrukcji obniżamy zużycie paliwa oraz podzespołów skrzyni biegów. Możecie się zastanawiać, dlaczego temat Rębaka pojawia się na kanale związanym głównie z zakładami usług leśnych. Już spieszę z wyjaśnieniem. Coraz więcej zakładów usług leśnych rozszerza swoją działalność i buduje sobie dodatkowy filar, który może zapewnić im przetrwanie, na przykład w momencie, kiedy przetargi na usługi leśne się przeciągają. I jest to bardzo rozsądne podejście. Idealnym przykładem jest tartak Manex. Uzupełnienie licznej floty urządzeń o Rębak dostarczony przez Ropa Polska pozwolił rozszerzyć portfolio usług oparte dotychczas o pozyskanie drewna, dostawy drewna okrągłego, budowlanego i opałowego, o dostawy biomasy. Taka dywersyfikacja pozwala na bezpieczniejszy i szybszy rozwój przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 80 osób. Do klientów używających Rębaki, Albach oraz Wist poza tartakami i przedsiębiorstwami skoncentrowanymi na dostawach biomasy należą również liczne zule. Dzięki wykorzystaniu technologii i usług dostarczanych przez Ropa są w stanie dostarczyć bardziej kompleksową usługę o wyższej wartości. Rynek biomasy ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale kto planuje wydać kilka milionów na tego typu maszynę, zapewne poczynił już odpowiednie kalkulacje. Jedna z największych firm zajmująca się biomasą ma aktualnie 4 Rębaki marki Albach i nawet można je zobaczyć w akcji na kanale Zielony Johnny. Poza urządzeniem zabudowanym na podwoziu Volvo FMX istnieje też możliwość sprzężenia Rębaka zabudowanego na przyczepie z ciągnikiem i napędem WOM. Nie ukrywam, że poczułem się mocno doceniony, kiedy skontaktował się ze mną przedstawiciel firmy Ropa Polska, proponując taki wyjazd. Dzięki również Tartakowi Manex oraz Robertowi z kanału Pan Rębak, który mam nadzieję już zasubskrybowaliście. I dziękuję również wszystkim tym, którzy film obejrzeli do samego końca. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze na temat tego filmu, ale też może macie jakieś swoje propozycje dotyczące kolejnych materiałów, które mógłbym dla Was zrealizować. Dajcie znać i do zobaczenia w kolejnym odcinku.